Witajcie, witajcie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Przechodzę dzisiaj z naszym tradycyjnym czytaniem Myśli, uczucia, zamiary Twojej osoby. Kochani, jak zawsze chciałabym podziękować za każdą aktywność na kanale, za Wasze ciepłe komentarze, subskrypcje, łapki w górę, w dół. To wszystko niesamowicie pomaga w rozwoju tego kanału. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Dwie opcje do wyboru dzisiaj. Numer 1 tarot małego księcia i dwójeczka romantyczny tarot. Wybieracie opcję, która Wam pasuje najbardziej i zaczynamy. Co on o Tobie myśli? Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Co on o Tobie myśli? Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. No tutaj teraz analizuje coś, może nawet jakby wylicza, próbuje na logikę przeanalizować jakąś sytuację. No też karty mogą pokazywać, że on mało myśli teraz, że on zajęty jest jakąś pracą odpowiedzialną, że może teraz dbać o jakiś taki dobrobyt finansowy na pierwszym miejscu u niego. Co on o Tobie myśli? No tak, on może teraz dużo pracować lub robić jakieś takie, powiedzmy, poważne rzeczy, ale on myśli, jest smutek, jest jakaś tęsknota tutaj. Co on o Tobie myśli? No, pewno o Tobie myśli. Myśli może też o tym, jak Ty go odbierasz, bo tutaj kobieta wyszła, zobaczcie, z takim. Myśli o tym, co ona myśli o mnie, jak ona mnie odbiera, jak ona mnie widzi, kim dla niej jestem. Też on może chce, teraz widzę inaczej, on chce może pokazać się kimś bardziej takim poważnym, kimś bardziej zajętym niż jest naprawdę. Pamiętacie tą bajkę tego gościa, który pracował, liczył cały czas, to było wszystko bez sensu, ale on chciał być po prostu ważnym. Kimś, ja jestem poważnym człowiekiem, ja tutaj się nie zajmuję głupotami jakimiś, tak jakby ja nie mam czasu w ogóle na nic. Co on o Tobie myśli? Dziesiątka mieczy. Myśli. Znaczy, tutaj ja widzę tak, on może myśleć o obecności, czy jest jakiś mężczyzna obok Ciebie. Więc jeśli jest w rzeczywistości jakiś mężczyzna, to on może myśleć o tym, co jest między Wami, tak, bo tutaj wyszło, tak, czy to się zakończyło jakoś tak. Jeśli mężczyzny nie ma, tak, to on może myśleć też o tym, czy nie ma czasem innego mężczyzny, a może myśleć w ogóle, teraz mi taka idzie informacja o jakimś mężczyźnie, jeżeli na przykład Wy w związku z tą osobą jesteście, o jakimś mężczyźnie z przeszłości, tak, on chce wiedzieć, co było w przeszłości u Ciebie z jakimś mężczyzną lub w ogóle z mężczyznami. Co on o Tobie myśli? Myślę, że jesteś piękną, bardzo taką osobą, która ma pewne wartości, pewne zasady, tak, przy tej karcie Królowa Pentakli. Co on o Tobie myśli jeszcze? No, jesteś dla niego ważną, jesteś dla niego ważną, jesteś w jego guście, jeśli tak można powiedzieć, tak, ponieważ jakby, no tak, idzie. Siódemka, co on o Tobie myśli? No to te karty pokazują cały czas, że on by był cały, że on by coś robił, tak? Ale i tak myśli idą o Tobie, tak? Jakby nawet jeżeli on pracuje, no to myśli i tak aktywnie. Co on myśli o Tobie jeszcze? No tutaj tak, jest tęsknota jakaś, tak? Może jeżeli jest odległość, on chciałby tutaj tak po prostu przylecieć, tak? Może w nim wspychać taki czasem ogień, taka namiętność, jak ten, widzicie, czerwony samolot, tak? Coś, co niedostępne, niedostępne dla niego, szczególnie jeśli odległość jest.
No też karta może mówić o tym, że on chce takiej bliższej relacji, być może na poziomie emocjonalnym. Czy co myśli jeszcze o tobie? On może się bać jakiegoś zagrożenia, tak? On może być niepewnym twoich uczuć. Może być niepewny, czy jesteś wolną kobietą. Tutaj idzie tak, że jakby on by chciał coś sprawdzić, tak? A na razie on będzie w zawieszeniu, tak? Jakby chował się, tak? Tak, jakby był w jakichś takich ograniczeniach tutaj. No i może bać, tutaj też jakiś jak strach idzie. Dobrze, zobaczymy, co na sercu wychodzi, co na sercu tej osoby. Co on ma na sercu, jakie uczucia ma. Jesteś dla niego na pewno wyjątkową osobą. Na pewno on ma uczucia. Na pewno karty też pokazują, że on chciałby coś robić. Może w jakiś taki praktyczny sposób ta osoba wyraża swoje uczucia. On chce dbać o tobie. Tutaj ja widzę tak, to jest tarot małego księcia. Pamiętacie, kiedy on poleciał na ziemię i zobaczył, że są w ogóle inne róże? Tak, on dla niego był szok. Przecież dużo kobiet jest, prawda? No, róża to kobieta symbolicznie. Ale później, co on powiedział? Tak, ale ta moja, to ona jedyna. I tutaj też on odbiera ciebie jako tą no, jedyną osobę. Jakieś, nawet jeżeli tutaj oglądacie, że kogo na przykład nie macie tego kontaktu już bardzo dawno, dla niego jesteś kimś innym, kimś, o kim on chciałby dbać. No i tutaj tak widzę, kimś wyjątkowym. Co? No zobaczcie, jak on patrzy. Jakby dla niego istniejesz tylko ty. Tak? Tą różą jedyną dla niego jesteś tylko ty. Nawet jeżeli ta osoba gdzieś tam nie do końca wolna, no tutaj bardziej by on się zastanawiał, czy ty jesteś wolna i się tego bał, no odbiera naprawdę jako kogoś bardzo wyjątkowego. Jako kogoś, o kim on chciałby dbać, no, o kim on chciałby więcej wiedzieć. Ósemka. No i tak, i kogo on bardzo się boi. Bardzo się boi, zobaczcie. On, co to mieczy? Jakby to te nasze ograniczenia, to nasze takie niewłaściwe myślenie. On jakby każdy problem on może tak odbierać jako oznakę niepowodzenia, żeby czegoś nie robić, żeby na przykład nie iść. Strach jest też u niego na sercu. Strach krytyki być może. Strach, że on nie sprawdzi tutaj jakichś oczekiwań. Że on się nie nadaje, że on się nie sprawdzi. No tak, zobaczcie, karty jeszcze raz potwierdzają. On odbiera ciebie jako cesarzową, więc tutaj pomiędzy wami, no nie musi być oczywiście, ale może być jakaś różnica tak statusu społecznego, zarobków, no ale nie musi, tak ja mówię jako przykład, ponieważ u niego tutaj cały czas te pieniądze w głowie, a ciebie widzi jako kogoś bardzo wyjątkowego. Lub generalnie, on może się bać, że na przykład no nie wiem, to kobieta ma jak nie wiadomo jakie wymaganie, nie wiadomo czego chce. On się boi, że sobie z tym nie poradzi jakoś tak. Nie znaczy, że wy tak macie. No to po prostu no taki no strach. No tak, widzicie, odpowiedzialność. On się boi odpowiedzialności jakiejś. On się boi jakiejś odpowiedzialności wziąć na siebie. No powiem tak, może było tak, że jakieś kobiety wrzucali na niego swoje problemy, tak, że on tam komuś coś robił, a to później jakoś tak poszło nie tak. Tutaj jakby on się bał odpowiedzialności, bałby się, że on nie poradzi sobie. Tak jakby tutaj karty pokazują, że może trzeba byłoby, żeby w waszym kierunku iść jakąś pracę zrobić, tak naprawić może coś zrobić, a u niego strach odpowiedzialności. Co on zamierza? No on zamierza, może się spotykać.
tak? Może się spotkać przy tej karcie, może napisać jakąś romantyczną wiadomość, może ta karta też oznaczać jakąś imprezę, jakoś takie fajne spędzanie czasu. Przyjazd może być piątka. No dalej, on może się zamartwiać, tak? On może, co on zamierza? On gdzieś się skupia na stratach cały czas. On nie widzi potencjału, ani swojego, ani relacji. Jakby ta osoba łatwo się poddawała. Łatwo się poddawała. Co on zamierza? Tutaj u was idzie jakoś takie fajne spędzanie czasu. Może zaprosić jakieś fajne miejsce. Może to być impreza, może być grona znajomych. Może być po prostu zwykła komunikacja, w której dużo ognia, gdzie jest tak fajnie, gdzie jest wesoło. Piątka. No on zamierza poprzez jakieś ograniczenia wychodzić, tak? Tutaj złamanie, widzicie, idzie złamanie jakichś ograniczeń. On chciałby wyjść poza jakieś ograniczenia swoje. Zamierza, tak. Odrzucić jakieś granice, tak? I skoncentrować się bardziej. Skoncentrować się bardziej na tej relacji. To był taki rozkład dla jedynki. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Z wami się żegnam i przechodzę do drugiej części. Witajcie w drugiej części. Co on o tobie myśli? Dla wszystkich, kto wybrał dwójeczkę? Co on o tobie myśli? Co on o tobie myśli? Dla wszystkich, kto wybrał dwójeczkę. Co on o tobie myśli? Trójka. Oj, tutaj jakaś tragedia. Co on o tobie myśli? Kochani, no tutaj mogły, kto dwójeczka wybrał, mogły być kłótnie, mogły być wyjaśnienie jakieś. Słuchajcie, ktoś kogoś mógł przyłapać na czymś. Powiem tak, że mogła nawet ta relacja u was się skończyć lub teraz jakoś to niezbyt fajnie wygląda. Wyjaśnienie jakieś takie rzeczy. Co on o tobie myśli? Co on o tobie myśli? Jakby karty mi pokazują, że on by chciał teraz coś sprawdzić. Tak, powiem tak, być może jeżeli tutaj była, on był przełapany na czymś, no ale może być i odwrotnie także, no, że tutaj karty pokazują mi, że mogły być trójkąty, tak, że ta osoba była przełapana na tym, lub nie była przełapana, ale to jest. To może być w dwie strony, lub po prostu było coś pomiędzy wami, co spowodowało zepsucie relacji, tak? I on teraz patrzy, on chciałby dowiedzieć się, jakoś tak, jakby sprawdzić, tak? Sprawdzić twoją moralność, jakoś tak ja tutaj widzę. Co ona robi, tak? Taka karta, czy jak z tego? Czy ona się modliła na noc? Tak, tutaj takie sprawdzanie idzie. Też ja widzę, co on o tobie myśli. No, chce tutaj jakoś, słuchajcie, tutaj on tak patrzy i chce wyprowadzić z równowagi, chce wyprowadzić na jakieś emocje ciebie. Co on o tobie myśli? No, tutaj może być tak, że pomiędzy wami jednak tutaj coś było, że on coś ostro odbiera. Jakąś sytuację lub jakąś kłótnię. Karty pokazują, że on, no on się boi też problemów jakichś. Co on jeszcze o tobie myśli? Co on o tobie myśli jeszcze? No seksualne. No, co on myśli, że jakby tam nie było, ja do niej uczucia mam. Ja do niej chcę rękę wyciągnąć. Jakby tam nie było. Może w jakiś głupkowaty sposób, ale ja do niej rękę będę wyciągać, tak? No jest seksualna energia. Co on o niej myśli?
no, on chce sprawdzić coś. Ja tutaj mam takie uczucie, że on może być zazdrosny o was, że on może chceć, on może sam przy czym tutaj być nie, powiedzmy nie, jak to się mówi, nie wiem jak to powiedzieć, nie do końca, mieć jakieś grzeszki, tak? Ale i ciebie sprawdzać. Tutaj takie sprawdzanie, zaglądanie, widzicie tutaj zdjęcie, tutaj szufladę, to jest to, co w głębi ukryta. I w nocy jeszcze, tak? Tak, niby nic mnie nie interesuje, ale ja tam gdzieś zaglądam i sprawdzam. Co on o tobie myśli? Tutaj mam takie odczucie, że on chce, że on, jemu brakuje ciebie w jakiś sposób. Tutaj idzie tak, że on chce może więcej oznak twoich. On chce jakby zobaczyć ciebie może w jakiejś innej roli. Inaczej, jakoś tak. Co on myśli o tobie jeszcze? No on chce coś zrobić dla ciebie, on chce się pokazać takim bohaterem, takim kimś bardzo silnym, ale nie radzi sobie. Tutaj mężczyzna może taki troszeczkę w dziwny sposób się zachowywać, ja widzę. Jakby jakieś takie dziwne rzeczy robić, tak? Co on ma na sercu? Co on ma na sercu? Jakie uczucia? Co on ma na sercu? On chce ciebie nosić na rękach. On chce tutaj jakieś niesamowite rzeczy dla ciebie robić. Może robić to na tak jeszcze raz, może nie wiem, jak to brzmi, może nieładnie, ale w głupkowaty jakiś sposób. Jakby on te uczucia nie umiał wyrażać. Zobaczcie, tutaj on jakiegoś ciągnie jakiegoś lwa. Tutaj ubrany w klauna pokazuje tutaj, że oznaki daje jakieś. Jakby on by chciał dla ciebie dużo rzeczy robić. Jakie on ma uczucia do ciebie? No zabrać może by chciał. On chciał tak, żebyś należała do niego. Tak, chciałby opiekować się tutaj, tak. Jakoś taki, tutaj taka opiekuńcza idzie energia. Ja nie widzę nawet, że jakby, powiem tak, że on by chciał dużo robić. Dużo robić, tutaj kwestia tego, że może mu się nie udaje lub on to robi w jakiś dziwny sposób i po prostu nie możecie się dogadać, ale karty pokazują, że on chciałby naprawdę dużo robić, tak walczyć, on tutaj taki, co on zamierza. No, chce zbliżenia. Co on zamierza? Być może chciałby zabrać gdzieś ciebie, być może jeśli razem nie jesteście, to on będzie podglądać, patrzeć, z kim wy się spotykacie. Tak, co on zamierza. O. No tutaj może być tak, lub przyjechać, lub też karty pokazują oznaki miłości, oznaki czegoś, oznaki uczuć. Nawet to może być takie dość romantyczne. Co on zamierza robić? No, to te karty pokazują, że on uczucia będzie okazywać. Tutaj kwestia tego, że on może to robić, tak, w jakiś inny sposób. Karta wyszła kapłana, czyli on może on nie, no nie umie jakoś, tak, on jakoś ma taką swoje, powiedzmy, do tego podejście. Też karta czasem kulturowa, kultura, ideologia jakaś inna. Lub w ogóle taki człowiek, no, ja taki jestem, akceptujcie mnie. Co on zamierza. Tutaj karty pokazują, że on zamierza dbać o ciebie. On zamierza dbać o ciebie. Tutaj widzicie, takie dziwne karty wychodzą. Ale pani, jej to się nie podoba. Kobiecie to się nie podoba, to co on robi. No jakoś tutaj tak. No ale tutaj, powiedzmy, aktywność idzie. Tutaj już kwestia tego, lub mu trzeba tłumaczyć jakoś tak. Lub
No, chciałam powiedzieć lub to po prostu nie wasza osoba. Karta wyszła takiego, że może z tym warto się pożegnać, jeżeli tutaj jakby... No, ale też nie musi, tak. Dla kogoś to może być po prostu nie wasza osoba, bo idzie tak, że on się stara, a dla was to nie jest to, czego wy oczekujecie w ogóle tej osoby. Tutaj tak, dla dwójeczki. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Życzę wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.